Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ork vs. Reszta Świata. Udało mi się mieć green screen, znaczy red screen na razie, ale już niedługo będzie green screen. Wiem, że jeszcze przebija, ale już jest lepiej niż taki prostokącik z tłem. A przechodząc już do tematu walki, gramy na Josepha de la Vega, czyli tutaj skrócik JKM, Janusz Korwin-Mikke. Teraz tak, statystyki 23-9. Nie ma obrony, tego się dowiedziałem z tego, z odkrywania, ale wygląda to tragicznie. My mamy 16-9, no więc to tak miernie. Naszym planem jest to, że rozbiliśmy mrok, więc fajnie. I co oprócz tego? No, generalnie niewiele. Dlatego, że tak jak widzieliście już mój build i te artefakty mierne, to zostaliśmy po pierwsze oszukani przez handlarza, który miał tak mierne artefakty, że musiałem wziąć zwój, który potem musiałem sprzedać i nic więcej ciekawego nie było. A później zostaliśmy oszukani przez logistykę, która tutaj... zaraz pierścień prędkości pewnie ma... No, przez logistykę, która została... w której dostałem amulet nekromancji, który już nie pozwoli mi osiągnąć kolejnego poziomu i ogólnie start tej bitwy zapowiada się mocno średnio. Ekspertki atak, no tutaj kurczę, no 23 punkty ataku, to będzie łojenie okropne mnie. Ekspert obrony mi tam troszeczkę może pomoże, ale tak to nie wiem, masakra. Brzmi strasznie, po prostu brzmi strasznie. Są bramy, to dobrze i niedobrze jednocześnie. Dobra, ja chcę sobie przyspieszyć kogoś. Ty masz tyle prędkości, żeby dojść? Nie masz, oczywiście, że nie masz. On tu wchodzi w szamankę. Więc jak się ustawię tutaj tym... No nie jestem w stanie go zablokować, nie? No chyba, że przyspieszę cyca i stanę mu na drodze po prostu. Tutaj. To może i tak zróbmy. Jak stanę tu, to nie powinien... Stanę tutaj. Dobrze, teraz robimy sobie potężny cios na centa. Kurczę, bo ja wiem, że stracę manę, w sensie... stracę manę, jak nie rzucę tego. Mam morale moje? Mam, czyli mi nie obniża. Jak rzucę to, to kurczę, mam gwarantowane, że więcej obrażeń, ale kurde... Jak to będzie szał, to też będę miał przerąbany atak, to diabeł się nie ruszy, nie? I może się uda tego, chyba że impa po prostu stłamczę tym strzałem i zobaczymy. Kurczę, zobaczymy. Zobaczymy, co ma przeciwnik w ogóle, bo 23 ataku. Jeden cyklop. No tak, będę padał. No będę cierpiał. Ale 5 w kontrze to dosyć fajnie. W ogóle bardzo fajnie. Ty kurczę, on dostał jakieś morale, tak? Ten Cerber. Nie dostał. Po prostu jest szybki. Szczerze to jakby dostał szczęście i go zabił. Może tak zróbmy. Szczęścia nie ma, ale stack jest już bezużyteczny. No ja mówię, straciłem możliwość rzucenia jakichkolwiek krzyków, ale no... Nie wiem co miałbym lepszego zrobić. Ona pewnie będzie zadawać dużo. 3, 4...
Diabeł pewnie podejdzie tutaj, co? A tak to nie podejdzie i może będę miał strzał gratisowy. No. I teraz mogę ładnie uderzyć w niego. Boże, jak ja biję. Okropne obrażenia. O Bożeż, kurde. To może ja jednak się skuszę. Diabeł mi jakoś tam bardzo dużo nie odda, nie? Czekajcie, czekajcie, bo ja to muszę dobrze rozegrać. Muszę tu podejść. Oddał, oddał dużo, ale... ale no lepsze to... Lepsze czy nie lepsze? 29 chowańców, 17... impów. No nie wiem, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Za chwilę wbijam sobie dodatkowy atak, bo to Garuna, tak? To podżegacz na pewno go zabije. Osłabienie. Osłabienie, no czyli to jest mrok. Ojejoj, no ale nie na wszystkich. No tak, ten jest odporny na to. Tego zabolało, to jest fakt. Teraz mnie zaboli z kolei. Bardzo. Ja spróbuję mu tego diabła wykosić całkowicie. Tak myślałem. Dobra, idziemy sobie tu. Może tu? O. Mamy już boosta do ataku. No tak. Ale to też był błąd. To był błąd, że on tyle natracił na tym. Więc może... Moim błędem było podejście tutaj. To na pewno. Mogę zabić diabła, mogę zrobić tak, żeby on się nie ruszył. Diabeł wezwie mi czarty. To też niezbyt pochlebne dla mnie. A tak to mogę stracić no tylko wywerkę, która i tak jest już martwa. Siedemdziesiąt siedem. Szkoda nie bić, nie? Więc straciłby tak, jeden stack, drugi stack, no ten niestety, no niestety, jeszcze morale dostał, to akurat niedobrze. Dobra, to dobra, to teraz bijemy w sukubusa, chyba, że jeszcze złoimy tego. O panie, 4 oś, tak, bijemy tam, co się przejmować. 11. Dobra. 8-9 tego zbijemy, nie? Dobra. Teraz zaczną się chore liczby. Patrzcie, co będzie mogła zrobić szamanka, jeśli będzie w stanie dojść. Nie jestem pewien. 5 sztuk. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Być może, jak dobrze patrzę, będzie w stanie zahaczyć go. Hipnoza. Na zerowej gotowości bojowej, więc nie powinno to być dla mnie. Zaraz, przepraszam, przyjrzałem się w kamerce, bo... O Jezu, zobaczcie, co tu się dzieje. Bo myślałem, że mam opóźnienie jakieś w mówieniu. Dobra. Spróbujmy zabić Sukubusa. 29, wow. Czekaj. Ze szczęściem możesz wejść, tak? Ale on odejdzie i znowu strzeli. To nie, to bijemy diabła. Tutaj bez kontrataku. Może zabijemy go jeszcze przed kolejną turą, ale chore orki, bo wyszły naprawdę chore orki. Wow. Nie da się dostakować. To dawaj tu. Cierpienie?
No, zarąbiście. Czyli już pan tarci pomet niewiele zrobi. Zobaczcie, ile ataku ma nawet taki byle gobliński sidlarz. 29. Początek bitwy nie wyglądał kolorowo. Zwykle, gdy demon startuje z taką ilością ataku, no to już jest po prostu papa. Ale tutaj wyszło dobrze. On może swobodnie bić tego ziomeczka, nic mu nie będzie oddawał. 3 sztuki. No, GG. GG. Dla pytanka od razu, czy lecimy nexta i generalnie... Tak, a nexta. No dobra, to w takim wypadku jeszcze tylko zobaczymy, co miał przeciwnik, żeby się upewnić, czy ja miałem rację. Ale racji nie miałem, ale... Artefakty miał przeciwnik naprawdę bardzo fajne. To bez udziału moich wyglądało w ten sposób. Jezu, czekajcie. To 3, 4 do ataku. 5, 6, 7, 8, 9 punktów. O kurde, jeszcze 10 z zestawu smoka. 10 do dodatkowego ataku z samych artefaktów. Jak dobrze policzyłem. Wow. To faktycznie kozak. No dobra, to ja idę nexta i widzicie ten odcinek pewnie za 2 dni, coś takiego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.